Dzień dobry wieczór, Tomek, przed Wami symulator piwnicy. Dzisiaj znowu losowy ranik. Na kogo wypadnie Madzia? Rzut okiem do notatniczka. Madzia musi zabić Blue Baby. Więc mam nadzieję, że nie wezmę przez przypadek negatywu. Jak to się stało ostatnim razem, znaczy ostatnim razem to się... ostatnim razem to przez przypadek wziąłem Polaroida. Okej, zobaczymy. Technology, czyli laserowe oczy, laserowe łzy. Siur, pójdę tutaj od razu. Zacnie. Oho, laserowe łzy są fajne oczywiście. Troszkę irytujący jest ich dźwięk, ale myślę, że przeżyjemy. Madzia jest powolna jak ślimak. A te muchy mnie wkurzają. Szkoda, że te laserowe łzy nie przenikają przez skały, no ale za dobrze by było. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się zdobyć jakiś przedmiot typu samonoprowadzające się strzały, bo wtedy jest fajnie. Patrzę na opcje. A tak, gammę trochę zmniejszę, bo... Dobra, 130 to myślę dobrze. Ta gra jest za ciemna z defaulta, tak mi się wydaje. Więc to jest chyba dobry kompromis. Bomb nie mam. Więc nie ma co tutaj dumać nad tą niebieską skałką. O, tu będzie ładnie. Przynajmniej lasery przenikają przez przeciwników, więc... To jest jakiś bonus. No. Znacznie nam to ułatwia sprawę w takich dużych pokojach. Znacznie to ułatwia życie raczej, nie, a nie sprawę. Naprawdę, chyba muszę na jakieś korepetycje się zapisać, bo wysławianie się sprawia mi ostatnio dużą trudność. Mamy bossa. Na szczęście tutaj nie było pająków, to jest basement, a nie cellar. Do sklepu nie ma co iść. Bomb dalej nie mam, więc idziemy. Bliźniaczki. A tutaj w sumie powiem, że aby odblokować właśnie alternatywny pierwszy poziom, czyli cellar, musimy zabić wszystkie bossy, w co też wliczają się dwie różne formy tego bossa. Znaczy raz musimy zabić najpierw małego, a potem dużego, a potem na odwrót. Chociaż no właśnie, przecież nie. Jeżeli chcecie mieć łatwo, to nie odblokowujcie tego cellara, bo tam jest wszędzie pełno pająków, a pająki to zło wcielone. Przydałoby się nam troszkę szybkości, bo Madzia, no jak już wspominałem, jest wolna. Strasznie. Co mi mówi, że warto byłoby najpierw zabić tego małego, bo mały jest szybszy. A jak się odłączy od dużego, to będzie jeszcze szybszy. A, nie wiem, czy to się nam uda tutaj. O, za późno. No i lasery nie mają też odrzutu. To jest troszkę... taka ujemna strona. Nie jakaś strasznie duża. W tym przypadku, no... No... I musiał mnie dopaść. Za to tu mamy coś dobrego. Więcej obrażeń. Zasięg mi nic nie daje, ale obrażenia jak najbardziej. Równie dobrze mogę wziąć tą połówkę. I iść przed siebie. Znowu basement. Bardzo się z tego cieszę. Wreszcie nie będzie pająków, może. Przynajmniej przez jakiś czas. Nie wiem, po co rozwalam te beczki, ale tak chyba z przyzwyczajenia. Tutaj nie ma co marnować bomb, bo i tak ich nie mam. Pięknie, teraz muchy już bardzo szybko likwidujemy. To jest dobre. Muchy i pająki. Wciąż mam czarne serce, więc wypadałoby zabić bossa, zanim je stracę, żeby mieć sporą szansę na szatana. A Madzia jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o handlowanie z szatanem, bo startuje ze sporą ilością życia. No,
No chodź tu. Więcej kluczy, no może jakaś bomba by się przydała, łaskawie. A już mówiłem, że nie ma pająków. Jasne. Ech. Lepiej tu w ogóle nic nie mówić, bo tak się kończy. No i mamy bomby. Okej, no, nie odmówię. Krwawy korpusik. Czy tam bezgłowe dziecko, które lata za nami i zostawia krew. Co jest przydatne, tak jak wodnik, ale potem może być upierdliwe, bo trudno jest odróżnić naszą krew, tą krew przyjazną od tej, którą czasami moby zostawiają. No, ale na przykład w takich przypadkach, gdzie jak głupi się dałem uszkodzić, to jest to bardzo przydatny przedmiot. Pozwala nam ładnie tutaj manewrować. I na szczęście jest boss, więc może się jeszcze uda szatana uzyskać. No. Hana tu. Pięknie. Jeszcze zbadam, czy nie ma jakichś skałek. O, ciekawy w ogóle tutaj pokój. Na oko nic nie widzę. Więc idziemy na bossa. Monstro. To nie powinno być tutaj wielkich problemów. Monstro jakiś czempionowy. Staram się tutaj te kupy najpierw rozwalić, żeby mieć więcej pola do manewrowania. O, jak pięknie. Wleź tutaj na tą krew. Ten monstro chyba nie skacze tak w powietrze, tak mi się wydaje. Może ma więcej życia, nie wiem. Pudło. Zapętlił się biedak. Ohoho. Ostrożnie. No, czas ginąć. Dziękuję. I mamy szatana. Szminka mi daje absolutnie nic. No ale co? Oczywiście, że wezmę pakt. Pakt niestety daje tylko połówkę damage upa, ale zawsze coś. Na szczęście daje dwa niebieskie serca. I daje szybkostrzelność, która w sumie jest bardzo dobra tutaj dla nas. Nawet nie mam po co tego brać. Zwiedzę resztę poziomu z nadzieją, że nie wiem, znajdę kostkę jakoś gdzieś magicznie ukrytą pod podłogą. Nie wiem. Szanse na to są raczej nikłe. Tu jest trochę kasy, ale mam tylko dwie bomby, wolę ich nie marnować. No, pakt tutaj zdecydowanie nam pomaga, bo szybkostrzelność jest piękna. I co? I tyle. Secret room może? Są dwie możliwości, teoretycznie. W sumie, jeżeli tutaj jest, to nawet byłbym skłonny spróbować, bo to mi umożliwi wejście do sklepu albo do areny. Jedną bombę zużyję. Nie. Zyskałem centa. Drugie już nie zachowam. Nie tutaj. Gdzie ja idę? Jestem teraz murzynem z piekła rodem. Dobra. No i wziąłem szminkę, bo czemu nie? Nie wiem, czy jeżeli bym jej nie wziął, to czy mogłaby się pokazać później, więc lepiej wziąć od razu. Caves też normalna. Normalne piętro, nie jakieś alternatywne. Kluczyk, dobrze. Czerwone skrzynki zawsze. Zawsze jestem w stanie i chętnie otworzę.
co tu jest? Pięknie. A co tu jest? Jeszcze lepiej. Nie było to może coś rewelacyjnego. O, ci mogą sprawiać problemy, znaczy, bo są szybcy. Ale nieważne, zapomniałem, że mamy krew. Okej, ci przynajmniej nie są bardzo szybcy, nie mają oczu. Wariant z oczami jest szybszy i no, sprawia więcej problemów. Ale na szczęście nasza krew z kadłubka jest bardzo dobra na tego typu moby. Dużo niebieskich serc to nam prawie gwarantuje szatana. Chyba, że je jakoś w głupi sposób stracę wszystko, wszystkie. No, daj się zabić tu. Pierwsza piguła. Na razie się wstrzymam. O, i tutaj mamy przykład, że są potworki, które też żygają, czy zostawiają krew. Więc może być trudno rozróżnić, co jest co. To jest ciekawe. Nie mam pojęcia, jak się zachowa kontaktowa soczewka. Jak to się nazywa? Zaginiony kontakt, powiedzmy. No. Ten przedmiot sprawia, że normalne łzy dostają taką jakby właśnie tarczę na sobie i naszymi łzami jesteśmy w stanie niszczyć łzy przeciwników, znaczy łzy czy tam pociski przeciwników. Więc ciekawe, jak tutaj się to zachowa z laserem. Bo normalnie, jeżeli taka nasza łza trafi w pocisk przeciwnika, to obie znikają. No a tutaj, no cóż, mamy laser, więc mam nadzieję, że mi nie zniknie jakoś magicznie. Chyba jest dobrze. Nie widzę negatywnych efektów. Pozytywne to prawdopodobnie naszym laserem. Tak, jesteśmy w stanie niszczyć pociski, czyli generalnie super. Cieszę się z tego. Myślę, że będziemy mogli zamienić nasze serce dosyć szybko, bo mamy tylko dwa czerwone, co mi... Muszę przestać mówić w liczbie mnogiej, nie wiem skąd mam ten nawyk. No, mam tylko dwa czerwone, więc Jamhart mi absolutnie nic nie daje w tej chwili. Pestilence, nie lubimy Pestilence. Znowu mówię w liczbie mnogiej. Nie lubię Pestilensa, chociaż ten wariant jest jakiś inny. Spawnuje pająki, więc też go nie lubię. I spowalnia. Na szczęście nie wali tak tymi bombami. Co chyba jest bardziej upierdliwe niż pająki. Wiem, to dziwne. Ej, no dobra, no. Kulka bandaży, zawsze to jakiś orbital. Chociaż przydałoby się coś takiego bardziej, no, bardziejszego. I nie było szatana? Dobrze widziałem? Co to za herezja? Mam nadzieję, że go nie przegapiłem, tak o... Bo bym się wkurzył, ale nie, nie było. Jeszcze sprawdzę. Chociaż pewnie teraz tak czy siak już go tam nie będzie. Nawet jeśli był. Jest skałka. Ale dobra, od razu ją rozwalę. Żeby nie zapomnieć. O, dla odmiany dwie bomby. Też dobrze. Tutaj trzeba uważać. Robaczki niby ślepe, ale potrafią nas zapędzić w jakąś ciężką sytuację. 4 klucze, 8 centów, a pójdę do sklepu. Coś ostatnio tutaj w ogóle nie daje kasy na datki. Może pilsa sprawdzę. Sraczkowato czerwona, Balls of Steel, pamiętać. I to repka mogłaby się przydać, ale jakoś na razie bez szału. Okej, czyli nasza sytuacja jest całkiem dobra. Przydałoby się trochę szybkości nabrać, bo to może być troszkę... Może nam trochę przeszkadzać potem. Zastanawiam się, z takimi teraz laserowymi łzami, które niszczą pociski, prawdopodobnie będę w stanie stać naprzeciwko mamusi czy tam serca i sobie strzelać do woli. O, chętnie.
chętnie jak chętnie, to nam daje większą szansę na aniołki, czy tam na niebieskie serca. Pójdę tutaj. Zdecydowanie było warto. Pentagram. Jak tam nasze obrażenia? Powoli zaczynają się robić solidne takie. Jeszcze z jeden czy dwa damage upy i będzie buena. Trzy bomby, więc nie będę szukał secret roomów chyba. Chociaż dobra, poszukam tak logicznie. Tutaj z lewej może być. Tu na dole może być. Tutaj też może być. Niedobrze. Chciałbym, żeby było jak najmniej możliwości. Ale jeszcze zobaczmy tu. Tutaj też może być. Po lewej i po prawej. A tutaj? Okej. Dużo jest tych możliwości. Nie wiem, czy chcę sprawdzać. Wszędzie praktycznie mogą być te secret roomy. Nie wiem, sprawdzę jedną możliwość i tyle. I miałem fuksa. Co prawda mi to wiele nie dało, chociaż dało trochę bomb. Więc powiedzmy, spróbuję wysadzić tych biedaków. Sprytnie, dzięki. To ciekaw jestem, może uda się z super secreta. O ile wiem, super secret zawsze, znaczy zawsze. No chyba zawsze sąsiaduje tylko z jednym pokojem i jest przeważnie blisko bossa, więc teoretycznie tu. Nie. Mogłem te przynajmniej centy zebrać, ale jestem lama. Więc idziemy dalej. Znowu caves. Amnezja. Nie ma mapy. Okej, to idziemy na lewo. Pierdliwe strzelaczki. Pająki naścienne. Czy tam na... nie wiem, naścienne, no. Ej, tu jest arena z bossami bodajże, więc jeżeli znajdę coś, co mi się pozwoli pozbyć czerwonych serc, to chętnie. Uuu, niedobrze. Okej. Kryzys zażegnany. A i tak dostałem, bo się zahaczyłem o drzwi chyba. No dobra. Odzyskamy serce. Nie podoba mi się ten tutaj pokoik. Sporo jest rzeczy do zwiedzania. Już się pogubiłem. Idę mniej więcej w lewo i do dołu. Sporo kluczy, pięknie. Tutaj jest chyba zwykły magnes. Okej. Zwykły magnes jestem w stanie wziąć. Jest jeszcze inny magnes, który sprawia, że nasze łzy, czy tam pociski są magnetyczne. To też ciekawe, jakby się zachowało z laserem. A, pójdę do sklepu. Grid, nie? Same badziewia. Mapa jest bezużyteczna tutaj. Trochę szkoda, bo znerfowali ją. Nie pokazuje secret roomów. Więc nie wiem, jakie jest jej zastosowanie. Chociaż na przykład gdyby mapa taka działała w trakcie klątwy, czy tam jak się zje amnezję, to wtedy miałaby jakieś tam minimalne zastosowanie, ale teraz w sumie nie wiem, czy tak nie robi, ale chyba tak nie robi. Bomba za 3. Nie. Magnes nam pozwoli trochę pozbierać syfu. Normalnie niedostępnego. Naprawdę chciałem się tego Yamharta pozbyć, bo nam totalnie nic nie robi. Nic nie daje raczej.
Arcade. Ci foki się blokują o siebie. O, chodź tu, stój. Coś zabiłem. Pokój z dwoma bombami, który daje nam pełne leczenie, chyba. Nie wiem, czy zawsze tam jest to samo, czy czasami coś innego. Zajdę tu. Chyba z tym dżentelmenem pokombinujemy. Użyję wreszcie mojego serca. I karta. Jeszcze tu wrócę. Jak pozbieram czerwone serca w okolicy. O, świetnie, więcej tych. Okej. Mógłbym próbować wysadzać grzybki, ale. Chętnie bym tam zajrzał, ale nie wiem. Mało życia, znaczy mało, no. Nie chcę tracić niebieskich serc bez potrzeby. Coś mówiłem o nietraceniu niebieskich serc. Totalnie się zgubiłem. Strasznie duża jakaś ta mapa. Ale jest boss, więc jest dobrze. Chyba go od razu zabiję. Chociaż nie zabiję go od razu. Bo jeżeli jest tam szatan, to oddam mu swoje czerwone serce, co sprawi, że trudniej mi będzie gamblować tutaj u tego, gdzie on był, już nie pamiętam. Tu. Tego demonicznego żebraka. Więc najpierw się postaram ugrać, co się da. Na przykład to. Co to daje? Chyba podwaja wszystkie wyrzucone przedmioty. Pick-upy. Pogram jeszcze tutaj. Nie, nic. I pozbieram czerwone serca. Nie udało mi się jeszcze, znaczy no, nic ciekawego ugrać, więc idę zabić bossa. Kupiłem świnkę w sklepie, która daje mi kasę, kiedy jestem uszkadzany. No, wersja Gerdiego, który spawnuje tylko rzeczy. To idealna wersja dla laserowych łezek. Pięknie. No, kupiłem świnkę, bo to sprawia, że kiedy używam maszyny do oddawania krwi, to też dostaję kasę dodatkowo. Co jest ładnym bonusem. Prościej chyba się nie dało. Szatan? No. Wreszcie, kolego. Wreszcie. Mam nadzieję, że nie Krampus. Wiesz co, szatan? Chyba sobie jaja robisz. Gdybym miał, nie wiem, 4 życia, to może nawet bym pomyślał, żeby tak spróbować stać się kotem, ale teraz nie mam żadnych kocich przedmiotów, a naprawdę kulka jest chyba najgorszą rzeczą. Wieszak, no dobra. Strzelamy jeszcze szybciej. Życia sobie troszkę odnowiłem. Tutaj jest tylko pokój z kolcami, więc nic ciekawego. Więc co? Myślałem... Tutaj jeszcze można by się przejść. A czy ja byłem na dole tu? Chyba byłem. Można by te grzybki powysadzać, ale no nie mam dużo bomb. Więc tutaj oddam jeszcze trochę krwi. Do połówki serca, powiedzmy. Jak widać, dużo kasy z tego dostajemy. Pogram teraz z żebrakiem.
Pogram, dam mu kasę. Dobra, wezmę to. Bo na razie jeszcze jakoś gigantyczną ilością życia nie grzeszę. Za to ilością kasy i grzeszę, i owszem. A, nie. Więc pójdę do sklepu jeszcze wykupić resztę tam jakichś badziewi. Jeśli będę pamiętał, gdzie jest ten sklep. Korci mnie. W sklepie oddałem w sumie większość kasy do maszynki z donacjami. A, zużyję tutaj moje dwie bomby. Co jest pewnie błędem, ale... Tak, to chyba jest chyba zawsze taki sam pokój, więc się wyleczę do pełna. Co da mi jeszcze więcej kasy. Super. Czy ja z tą kasą coś chcę zrobić? Nie no. Więcej kasy to dobra rzecz. Pięknie. Wow, dużo więcej kasy. To jest świetne. No to ten, idę chyba do sklepu. Znowu oddać to. Może coś zupgrade'uję. Zużyję tutaj moją ostatnią bombę. Może to jest błędem. Ale po pierwsze, jeżeli to jest skrót do następnego levelu, no to spoko, bo bossa już i tak zabiłem. Ale może znajdziemy coś innego. Nie, to jest skrót do następnego levelu. Nie wiem, jak to odróżnić. Bo czasami to jest jakiś taki inny sklep. Coś jak deal z szatanem dają. No dobra. Wreszcie widzę mapę. Oddałem moją kasę, aż się maszyna zacięła. Mam już prawie 400 tam w datkach. No tak, bomby nawet mogłyby się tutaj przydać, ale... Ale nie mam. Wow. To jest chamskie. A i nie poszedłem do Curse Rooma tam na poprzednim poziomie, to nic. A do tego też nie wiem, czy chcę iść i się użerać tutaj z tymi kolcami. Niekoniecznie. O, podoba mi się ta szybkostrzelność, naprawdę mi się podoba. O, jest piękne. Chcę połówkę serca. O, właśnie. Magnes nam teraz przyciąga rzeczy, więc mam nadzieję, że w ten sposób dostanę jakieś bomby, klucze i te sprawy. I mamy też podwojone dropy, trzeba pamiętać. Ten biedak dosyć szybko padnie. Przydałoby się jeszcze więcej obrażeń. No, szybkostrzelność mamy bardzo dobrą, ale jakieś obrażenia takie normalne to mogłyby być większe. Zabiję zombiaków, zostawię jednego, a w międzyczasie otworzę skrzynki. Nie był to najlepszy drop tutaj. Ale co zrobić? Wow, wlazłem w niego, ale jakoś nie dostałem obrażeń. Koniec. Kluczyki, dobrze. Teraz jeżeli tylko znowu znajdę maszynę krwiodawstwa, to znowu będziemy mieli masę kasy. O, tutaj uważać trzeba. Gówniaczek. Przydałoby się teraz zdobyć jakiś efekt na łzy, w sensie, nie wiem, strach albo zauroczenie, albo cokolwiek, trucizna z takim fire rate'em, to mielibyśmy dużą szansę na, no, myślałem, że zniszczę te kości rzucane mi w twarz, ale coś nie wyszło. Podwójne dropy, ktoś mówił. Straczkowa to czerwone, Balls of Steel. Dobrze. Jest dobrze. A
Tutaj jest tak średnio w sumie. Ale może przeżyję to. No świetnie, musiała się ta wieżyczka pojawić. Jak ja mam ją zabić teraz? A muszę tam jakoś iść. O, fuck. No, to jest naprawdę chamskie w tej chwili. O, no co? Musiałem... Znaczy, no, nie musiałem, ale trudno było nie dostać w łeb. Ech. O, właśnie. Pamiętam, że raz już się tutaj zahaczyłem na tym progu przy drzwiach. Co za... nie mam... Mam bombę, jedną. Ale do sklepu zdecydowanie się wybiorę. O! Przydałoby się latanie. Nie ma grida nawet, wow! Jestem wręcz pod wrażeniem. Czy ja chcę coś tu kupić? Niezbyt. Książka, ciekawe co i ile ona się ładuje. A z ciekawości kupię. Okej? Okay? To nie była książka, co to było? W ogóle nie zwróciłem uwagi. To chyba było More Options. O, to jest świetne w takim razie, sorry. Myślałem, że to jest książka, Book of Secrets. Ale nie. A, no to inna sprawa zupełnie. More Options to świetna rzecz, jeżeli to faktycznie było to, ale nie wiem. Mózg mi się wyłączył na chwilę i w ogóle nawet nie przeczytałem, co to było. No, brimstony. Item roomik, coś dobrego. Fajnie, teraz też po dwie skrzynki dostaję za każdym razem. To jest wręcz kuszące. Daje mi po prostu szybkość większą, ale no, to się akurat przyda tutaj. Okej. Szczęśliwa nóżka. Szybkość czy większa szansa na aniołki? Czy też generalnie większa wiara? Może ta szybkość aż tak bardzo mi nie jest potrzebna, sam nie wiem. No aha, tutaj by się akurat przydała. Cholerne maski. Jesus. Ile tutaj stracę życia? 4 serca. Ten pokój bez latania to jest totalny koszmar, jak widać. Jeszcze żyję. Wow. No serio? Ile tu straciłem? Co najmniej 3 serca. To było piękne. To też jest piękne. Coś czuję, że nie przetrwamy długo. Ja pierdzielę. No, tutaj też by się przydała szybkość. To tylko pokazuje, że mam dosyć kiepskie priorytety. Przestań rzucać bomby. No, w sumie to rzucaj sobie. No, potrzebuję więcej obrażeń. W tej chwili nie są one najlepsze. Teraz Worm mnie pewnie dogoni, właśnie nie jestem w stanie mu uciec za bardzo. Na szczęście jestem w stanie nasrać krwią wszędzie. I nawet szatana nie ma. Świetnie. Straciłem tu milion życia. To jest ciekawy dylemat. Ciekawy indeed. Mogę wziąć życie. Mogę wziąć kulkę, która mi no, zupgrade'uje moją kulkę bandaży, ale raczej mała szansa, że zdobędę trzeci raz kulkę, więc wezmę życie.
Ech. I co, to już wszystko, więc nie pójdę do Curse Rooma, bo stracę czarne serce. Ech, dupa wołowa, ale to po prostu, jak widać, wystarczy jeden, dwa gówniane pokoiki i już jesteśmy w dupie. No, jeszcze tutaj się cofam. Przy okazji znalazłem Secret Room. Zgarnąłem z niego trochę kasy. Pójdę jednak. Właśnie nie wiem, czy pójdę tutaj na lewo. To mnie dosyć mocno martwi ten pokój. Chyba dam radę, ale jak stracę moje oba niebieskie i czarne serca, to się wkurzę. Nie zdążę. Zdążyłem, okej. Okay. I co, w nagrodę dostanę? Tak. Można się było tego spodziewać. Świetnie. No to przynajmniej nie będę musiał się martwić o niedostawanie obrażeń na następnym levelu. Ale to jest smutne. Tak, czy ja coś mówiłem? Więc straciłem w ogóle teraz jeden punkt życia w ogóle, całkowicie. Już było tak pięknie, ale nagle zaczęło się wszystko srać. Taki to żywot, znaczy tak to przeważnie bywa w Izaaku. Co tutaj mamy? Głębiny. Wiedziałem, że szatana i tak nie dostanę. Nie wiem czemu ostatnio właśnie... Co wam? Poprzytulać się chciały te głowy, czy co? No, na poprzednim levelu nie miałem szatana, chociaż nie dostałem chyba żadnych czerwonych obrażeń. Albo coś, nie wiem, bardzo... przeoczyłem. I naprawdę, bez latania to jest tragedia. Jak było, można się przekonać. Potrzebuję więcej obrażeń. To po prostu taka mantra tutaj w Izaaku. Damage to jest po prostu życie. Bez niego się umiera. O, nice. Przeklęta czacha. Steven. Przydupas. Wiele nam to nie daje, ale zawsze coś. Nie będę tu używał bomby. Ten badziew sprawia, że... kiedy dostajemy obrażenia, to jest szansa, że się teleportujemy. Co jest oczywiście super upierdliwe. Nie wiem, czy ma jakiś pozytywny efekt. Ale jak dla mnie to jest to totalnie bezużyteczny przedmiot. To mi się nie podoba. No jasne. Masa czerwonych serc, które... wolałbym zachować, znaczy wolałbym te czarne zachować. Oho, to będzie ciekawe. Jakoś się udało przetrwać. Dwa klucze. Mam 9. Czemu nie? Dziękuję, to się opłacało. High Priestess. Jakieś miałem dziwne przeczucie. Bad trip. Z drugiej strony to też nauczka, żeby no może jednak tak zawsze nie testować wszystkich możliwych pigułek. No,
Znowu się nie mogę wysłuchać. Żeby nie testować pigułek tak od razu, tylko może poczekać, aż, nie wiem, zabije się bossa. Szczególnie, że na przykład może się wyrandomować telepils, który nas przeteleportuje do I am Error pokoiku. W ten sposób stracimy możliwość walki z bossem. O, dobrze, dobrze. To teraz zużyję te bomby na jakieś tam czaszki wcześniej. O, ekstra. No, tu nie jest tak źle. Ale tylko dzięki temu, że mam laser. Krew też trochę pomaga. Sporo bomb. Trzeba będzie poszukać Secret Rooma chyba. Użyję mamuszki. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Niestety to laser sprawia, że nie jestem w stanie tutaj przy ścianie strzelać w tych pacanów. Ale... O, nie myślałem, że to będzie Secret Room. Chciałem po prostu rozwalić czaszki. Jasne, Grid. Cię masz. Widzę skałkę z X-em, to jest bardziej istotne, co mi może pozwolić na zachowanie życia. I ewentualny deal z szatanem, ale nie, Grid pierdzielnie w ryj. Teraz nie dać się strzelić. Nie dać się strzelić. No, gin. Okej. Okay. Aha. Niestety nie mamy niebieskiego serca. Ale mamy obrażenia, więc... Też jestem zadowolony. U góry byłem, więc mogę tu wyjść. Dobra, to idę teraz poszukać czaszek, porozwalać je, gdzie tylko się da. Byłem, ale nic nie znalazłem tak naprawdę. No cóż, teraz przeżyć, tylko nie dostać obrażeń, więc przynajmniej jest o tyle dobrze, że może Grida nie będzie w sklepie. Tylko Super Grid na przykład, ale nie. Mam kasę, więc kupię obie te rzeczy. I niebieskie serce przede wszystkim. Więcej trinketów, bo wziąłem w końcu tą kopytko, żeby być nieco szybszy. Aha, Secret Room, dobra. A resztę nie wiem, czy jest sens kupować, chociaż to jest ostatni sklep, jaki znajdziemy, więc równie dobrze mogę. Kasa może się jeszcze przydać na żebraków albo różne takie rzeczy. Ale sklepy niestety już raczej nie będą istniały. O, tutaj trzeba uważać. Dobra, jest mamusia. Mała szansa, że ją zabiję bez dostawania obrażeń, ale... Dobra, zużyję tu klucz. Pogram troszkę. Może dostanę muchę w nagrodę albo bombę. Na szczęście teraz już wiem, żeby patrzeć, co tam się pokazuje na tej maszynie. Jak tylko widzę bombę, to od razu spierdzielam, bo to przeważnie oznacza... Znaczy, nie przeważnie, czasami oznacza, że bomba jest aktywna. Dobra, idziemy lać mamuśkę. Tutaj mam kartę Księżyc, co mi pozwoli w razie czego się wyteleportować. Po zabiciu jej. No, nie dostać obrażeń. Skupienie. O, fuck. Wersja niebieska, która jest strasznie upierdliwa. Bo spawnuje gridy, pająki i inne takie syfy. Więc no... Ta część z niedostawaniem obrażeń jest raczej mało prawdopodobna. Rozwal jeszcze trochę kamieni. No, fajnie. Duże pająki.
Na szczęście nasza krew trochę pomaga. Aha, dupa. A i pamiętać, żeby nie wziąć cholera Polaroida od razu, czy tam negatywa. Nie pamiętam nawet, co ja mam wziąć tutaj. Więc jeżeli się zbliżymy do zabicia jej, to trzeba przystopować. A, to była lipa. Okej. Pieprzony pająk. Dobra. Oczywiście szatana nie ma. Nie spodziewałem się, że będzie. Ale zajrzę do notesika. Madzia musi iść do nieba, więc bierzemy Polaroida. Ej, widzę skałkę z X-em. Może jakbym był bardziej spostrzegawczy, to bym ją w trakcie walki jakoś rozwalił i zgarnął niebieskie serce. Nawet dwa. No ale whatever. Jeszcze żyjemy. Nie jest tragicznie, chociaż... Curse of the Blind. Świetnie, nie będę widział itemów. Bateryjka. No, ciekawe, że magnes nie przyciąga baterii. Taki mały detal. Grzyby rozsadzę, bo z nich może wypaść Balls of Steel. Albo Magic Mushroom. Albo karta. Ciekawe, co zrobi Hermit tutaj. Losowy teleport. Nie powiem, żebym był fanem tego pokoju. Może tak trafisz go? Gdzie jest boss? To jest teraz pytanie kluczowe. A jak? Też raczej na szatana nie ma co liczyć. Serio? O, ale z tej karty jestem bardzo uradowany. I prawdopodobnie spróbuję zachować ją na walkę, nie wiem, z sercem, jeżeli tam w ogóle dojdę. W co zaczynam powoli wątpić. Jasne! Zaczynam nawet być szczęśliwy, że nie pozbyłem się mojego Yamharta. Wow! Bo w skrzynkach mogą być, no, mogą być trinkety. Zdecydowanie zabiorę to. Czy zdecydowanie, to nie wiem, ale chciałbym zabrać to. Chwila, przecież mam torebkę. Więc mogę wziąć oba. Krzyżyk da nam dodatkowe życie na następnym poziomie. Znaczy dodatkowe serce. Z życiem to bym się nie rozpędzał. Wyczyszczę jeszcze może tu trochę, chociaż to może być błąd. Ale nie musi. Naładuję serce. No, wezmę to w takim razie i pójdę tutaj do... na prawo. Ponieważ mam sporo czerwonych serc. Chwila, w Secret Roomie byłem, tak, przecież tam się teleportowałem. Nie wiem, co to jest, ale mam nadzieję, że coś dobrego. A nie, że nie jest... Mam nadzieję, że nie jest to zdechły kot, o tak powiem. Ogon kota. Też dobrze. Potrzebujemy chyba jeszcze jednego przedmiotu kociego. Jednego czy dwa? Nie wiem. Podleczyć się. I teraz pytanie. Iść dalej zwiedzać, czy iść dalej? Iść zwiedzać, czy iść na następny poziom? To chciałem powiedzieć.
Chyba na... Chwila. Z bossem jeszcze nie walczyłem. Dobrze, więc walczymy. Conquest. Znowu on? Chyba z nim już raz walczyłem tutaj. Może nie. Nie pamiętam, przyznam. Wydaje mi się, że z nim walczyłem. Nie podoba mi się, że jest tutaj tyle skałek. Rozwalę. Dzięki! To było sprytne. O, zaraz umrę. Padnę tutaj. Tego się nie spodziewałem, ale niestety. Nie wiem, jak uniknąć tego ataku. To było smutne. Dosyć mocno. Zaczęło się nieźle, a potem już tylko z górki w stronę, nie wiem, no, śmierci. Ale no, taki jest Isaac, jakkolwiek by go nazwać tam. Madzia coś nie ma szczęścia. Ile ona, jak ona w ogóle tutaj wygląda? No nie no, zabiła owce, z tego co widzę. Co ciekawe, że Blue Baby zabił i owce, i kurde, Blue Baby. If ma najmniej. Lazarus też tak... nie najwięcej. No, zobaczymy. Ale na razie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.